Cześć, ja nazywam się Nefren i tym razem chciałbym Wam powiedzieć troszkę o bezpieczeństwie konta na Battle.necie. To powinno zainteresować każdego, kto gra w StarCrafta, World of Warcraft czy będzie grał w Diablo 3. Otóż mamy tutaj bardzo fajne narzędzie od Blizzarda, które pomoże nam zabezpieczyć konto. Tak naprawdę dzięki temu właśnie jednemu zabezpieczeniu nasze konto jest praktycznie nie do przejęcia. I zaraz wyjaśniam, o co tutaj chodzi. Tu stworzyłem właśnie takie konto testowe, na którym chciałbym to zaprezentować. I mamy coś takiego jak opcje bezpieczeństwa. Klikam Authenticator, czyli po polsku ten token. I mamy do wyboru dwa tokeny. Nie można mieć dwóch naraz przypisanych do konta, musimy się na któryś zdecydować. Pierwszy to jest ten token fizyczny, który sobie możemy kupić mniej więcej za 10 euro. No był kiedyś też u mnie do wygrania na koncie. On generuje po wciśnięciu tego przycisku sześciocyfrowy unikalny kod. I co jest bardzo fajne, te kody są czasowe. Czyli nawet jeżeli jakimś cudem ktoś by przechwycił nasz adres e-mail, nasze hasło i nawet podejrzał ten kod, to tak naprawdę na niewiele się to takiej osobie zda, ponieważ ten kod jest ważny tylko przez kilkanaście sekund od momentu wygenerowania. I co jest jeszcze ciekawe, tutaj Blizzard zrobił, żeby zachęcić ludzi w ogóle do tych tokenów, do używania tego zabezpieczenia, dostajemy właśnie do gry unikalnego, fajnego zwierzaka, to jest taki Core Hound. To jest kompanią, którego również kiedyś pokazywałem. I teraz tak, mamy właśnie ten token fizyczny. Drugą możliwością jest token to jest aplikacja na telefony z systemem iOS, czyli te wszystkie od Apple, oraz na telefony z systemem Android. To jest bezpłatna aplikacja, więc również bardzo, bardzo fajna opcja. No i telefon zazwyczaj mamy przy sobie, więc jeżeli będziemy chcieli się zalogować na jakimś innym komputerze, to ten zawsze token, czyli tutaj telefon, będziemy mogli użyć. Teraz pokażę mniej więcej, jak to wygląda. Klikam na przyłącz token. I pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, jest potwierdzenie adresu e-mail. No tutaj chodzi o to, prawda, żeby zweryfikować, czy osoba, która ten token chce przyłączyć, jest faktycznie właścicielem konta, a nie jest to jakaś osoba trzecia. Następnie pobieramy aplikację, tu w zależności, prawda, od telefonu, czy to będzie ten iOS, czy Android. A następnie wpisujemy numer seryjny. Numer seryjny wpisujemy po to, ponieważ każda aplikacja jest, tak można powiedzieć, unikalna, czyli ma swój unikalny klucz, według którego będą generowane te kody. No a więc to jest dodatkowe zabezpieczenie. No i co jest tutaj właśnie fajnego, te kody, tak jak wcześniej wspomniałem, są czasowe, więc tak naprawdę nie ma możliwości w tym momencie, żeby ktoś nam się, że tak powiem, wbił na konto. A więc tak, mamy praktyczną część zastosowania tego tokena. Jak widać, to jest okno logowania do gry. Mam wpisany już adres e-mail, wpisuję sobie hasło. I tak, w tym momencie jestem poproszony właśnie o podanie kodu. Tutaj pokażę, jak to wygląda na telefonie. Mam aplikację. I jak widać, jest ten pasek postępu, czyli do kiedy ten kod jest ważny. No akurat już tego, powiedzmy, że nie zdążę wpisać, to sobie poczekam, aż się wygeneruje kolejny. Jest kod, wpisuję go. OK. No i udało się zalogować do gry. I to było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Cześć!